Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Wojna w Ukrainie, która trwa już nawet dni, nie liczymy, bo ponad pół roku. Dmytro Antoniuk w studio w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Ostrzał elektrowni atomowej. Co na ten temat wiemy? Tak, to teraz chyba najważniejszy temat. Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy informację o tym, że płonie las i płonie teren wokół elektrowni atomowej w Energodarze. Oprócz tego wczoraj doszło do wyłączenia w ogóle, po raz pierwszy w historii tej elektrowni jądrowej, wszystkich 6 bloków jądrowych od prądu, czyli absolutnie nie było żadnej łączności z elektryką. Już ta łączność jest, ale na razie jest informacja o tym, że żaden z tych 6 bloków nie działa. Wszystkie są wyłączeni. I to jest też poważne zagrożenie technicznie po prostu. To trzeba jak najszybciej podłączyć to do sieci elektrycznej Ukrainy oczywiście. Ale nadal są ostrzały. Pogoda na południu tutaj w Kijowie, my mamy teraz plus 20, a na południu myślę, że plus 30 stopni już teraz. No i nie pada i to spowoduje ostrzały oczywiście rosyjskie, plus taka pogoda spowoduje, że jest wielkie zagrożenie pożaru, co i się staje teraz wokół tej elektrowni. Także ostatnio ONZ powiedział o tym, że powołana komisja od Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej musi być tam w Energodarze, na jądrowej elektrowni, i że niby Rosja już nie ma nic przeciwko, żeby ta komisja przyjechała przez Kijów tam, bo ostatnio Rosja tego nie chciała i nie pozwalała. No ale teraz ona pozwala to, Kreml na to pozwala, ale jeszcze nie widzimy żadnej komisji w Energodarze. Także sytuacja tam jest nadal bardzo poważna. Płoną lasy wokół elektrowni atomowej, tak można powiedzieć? Tak, tak dokładnie można powiedzieć. No i zostając też na południu, wczoraj były kontynuowane ataki pod wsią Błagodatne, która znajduje się w połowie drogi od Chersonia do Mikołajowa, i wróg próbował atakować w kierunku zachodnim na miejscowość Tawryjskie. I te próby wroga atakować zostały absolutnie odbite. On tam nie ma żadnych sukcesów, ale nadal te próby tam trwają. To oczywiście jest, wróg próbuje odcinąć w ogóle nasze wojska, które znajdują się pod wsią Stanisławów na zachód od Chersonia, od Mikołajowa, i zrobić sobie możliwość ataki już na Mikołajów, na sam Mikołajów. No ale jak widzimy, mimo to, że wrogowi udało się zajęć tą wieś Błahodatne, ale dalej my nie pozwalamy mu iść. I teraz, jeżeli popatrzeć na mapę już na wschód, czyli na Donbas, to widzę, że niestety na południe od
pisek od tej małej letniskowej miejscowości na zachód od Doniecka widzimy, że wróg zajął kolejne tereny. To informacja od portalu Deep State Map i to informacja być może nie z dnia dzisiejszego, a może z kilka dni temu. Ta sytuacja taka w rzeczywistości nastąpiła, ale dzisiaj widzimy, że tam już jest pomalowane na czerwone, to znaczy, że te tereny są okupowane przez Rosjan. No i oficjalna informacja jest taka, że na żadnym z tych kierunków, ani pod Siewierskiem, ani pod Bachmutem, ani pod Słowiańskiem, ani pod Charkowem, gdzie wszędzie znów wróg próbował robić swoje ataki, im to nie udało się. Także tam obrona ukraińska się trzyma i nie pozwala iść wrogowi dalej. A jak wyglądała sytuacja z alarmami, bo wiemy, 24 to dzień alarmów, dzień niepodległości Ukrainy i dzień alarmów rakietowych, alarmów bombowych, a dzisiejsza noc na Ukrainie, czy była w miarę spokojna? Dokładnie tak. 24 mieliśmy 186 w sumie tych alarmów w całej Ukrainie. W niektórych obwodach dochodziło suma czasu tych alarmów dochodziło do 14 godzin. Natomiast wczoraj w ogóle w dzień nie było alarmów w Kijowie, absolutnie żadnych. Natomiast dzisiaj w nocy alarm był. Nie było żadnych, nie spadli na szczęście tutaj rakiety i nie ma informacje, że spadli gdziekolwiek w innych regionach Ukrainy. Natomiast wczoraj efekt bomby znów miała, no można powiedzieć, że skandal zrobiony przez przedstawiciele ONZ w Ukrainie, pani Denise Brown, która wypowiedziała na temat tego ostrzału barbarzyńskiego, ostrzału miejscowości Czapliny w Dniepropetrowskiej w obwodzie 24 sierpnia, to ona powiedziała, tam przypominę Państwu, że tam została zbombardowana stacja kolejowa, na której stał pasażerski cywilny pociąg i spadli rakiety też na mieszkania cywilne. I wobec tego ostrzału zginęło 25 osób, w tym dwóch dzieci. I ta pani powiedziała, że ona jest przestraszona tym wszystkim i powiedziała, że wszystkie strony bez wyjątku muszą szanować zasady prowadzenia wojny. To jest po prostu skandal, oczywiście, bo my nie strzelamy w swoich ludzi. Ukraina nie ostrzeliwuje, jak to mówi propaganda rosyjska, swoich własnych cywilów, nie zabija swoich własnych dzieci. I to jest też w rodzaju tego, że kilka tydzień temu powiedziała centrala Amnesty International, kiedy mówiła o tym, że wojsko ukraińskie wykorzystuje szkoły i szpitale dlatego, żeby tam stacjonować i to spowoduje ostrzał tych szkół i zabicie cywilów przez Rosjan. Czyli to była w mniemaniu Amnesty International, to była wina wojska ukraińskiego. No i tutaj znów po raz kolejny wysoki przedstawiciel z całej Ukrainy ONZ-u, pani Denise Brown, mówi, że wszystkie strony muszą przestrzegać tych zasad prowadzenia wojny. No, przepraszamy, to jest no, tragicznie to, co mówi pani Denise Brown. Kolejni politycy, zarówno ukraińscy, jak i zagraniczni eksperci wypowiadają się, mówiąc o tym, że ta wojna przed zimą się nie skończy. Czy już zaczyna się myślenie o tym, jak to będzie wyglądać, jak będą żyli ludzie tam w tych miastach, które są zrujnowane przez inwazję rosyjską?
Rząd ukraiński wprost mówi do tych cywilów, którzy jeszcze pozostali na przykład na Donbasie, w miastach w południu, które są blisko od linii frontu, żeby oni stąd wyjeżdżali, bo nie ma absolutnie żadnej możliwości technicznej naprawić na przykład ogrzewanie w tych miastach, żeby była woda tam, żeby był prąd nawet, bo w sytuacji, która jest, w sytuacji w ostrej takiej wojny, to jest niemożliwe po prostu to wszystko teraz spokojnie naprawić i zachęcają i mówią, że trzeba wyjeżdżać stąd. Ludzie, nie wszyscy to robią. No, zapasają na przykład drewno na zimę i w taki sposób chcą przetrwać. Ale to myślę, że ta zima może być bardzo ciężka dla nas wszystkich, jeżeli będą mrozy i będzie śnieg. Zobaczymy. Nie wiem, czy oglądasz rozmaite informacje nie tylko z Ukrainy, ale też ze świata. To jedna informacja, jeden symbol, który napawa może nie tyle optymizmem, ale mówi coś dla nas miłego, czyli upadek pomnika dominacji rosyjskiej w Rydze. Czy widziałeś zdjęcia, widziałeś, jak pięknie ten 79-metrowy monument się składał i sięgał bruku. I sięgał nawet nie bruku, a wody, bo tam wokół tego obelisku był taki basen, czyli fontanna, i on upadł po prostu w wodę, spowodując wielkie fale tej wody w powietrzu. Tak, oczywiście oglądałem to wszystko i marzyłem, żeby u nas to nareszcie też nastąpiło. My mamy taką sytuację z takimi pomnikami na zachodniej Ukrainie, w obwodach na przykład Iwano-Frankowskim, Lwowskim, w mniejszej mierze niestety na Wołyniu, ale też dekomunizacja tam idzie, ale na przykład w centralnej Ukrainie i na wschodzie Ukrainy i na południu Ukrainy i na północy Ukrainy tego jeszcze niestety nie mamy, chociaż dekomunizacja tam też jest, na przykład zamieniane są te daty tej w cudzysłowie wielkiej ocieźnianej wojny na drugą wojnę światową i na daty już nie 1941, a 1939, jak to musi być, ale na przykład w Kijowie, w centralnym, w jednym z centralnych parków, niestety jeszcze tego nie nastąpiło. W Kijowie w ogóle jest też bardzo kiepska sytuacja z dekomunizacją. Oby ona szybko nastąpiła. Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję za raport poranny i przypominam Państwu, że raport z Kijowa jest o godzinie 9:30 codziennie w Radiu Wnet. Dmytro, spokojnego dnia Ci życzę. Dziękuję ślicznie i życzę nawzajem spokojnego, miłego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie, wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.